Tutaj to. kopyra z blogu blogkopyra.com, Amber IPA. Muszę powiedzieć, że ja tego piwa nie kojarzę. Pierwszy raz je zobaczyłem, ale ono chyba nowością nie jest. Chmielone na zimno i pierwsze moje skojarzenie z tym piwem to jest IPA. Czerwone, pewnie będzie bursztyn. Chmiele, Shinuk Cascade, no taka old-schoolowa Ale tu pojawia się strata. Czyli to nie może być stare piwo, znaczy stare w sensie dawno wprowadzone na rynek, bo strata dopiero co się pojawiła, no nie wiem, z, z rok, dwa lata temu. Eee, więc... Eee, dobrze. Jesteśmy niezależnym, rodzinnym browarem z Pomorza, przywracamy piwu smak. Szlachetność i szacunek, na jaki zasługuje. Było to prawdziwe w 1994, jak tutaj mówi logo, browar Amber się otwierał, ale dzisiaj jest lekko pretensjonalne to zdanie. Korzystając z najlepszych składników, poświęcając czas, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Eee, to chyba powinno być dalszy ciąg zdania, a nie nowe zdanie. Eee, jak na dobre rzemiosło przystało. Okay. India Pale Ale, legendarny styl piwny. Jego intensywny smak i wyrazista goryczka stały się punktem zapalnym piwnej rewolucji w Polsce. Czy można tak powiedzieć, że smak się stał punktem zapalnym? Dziś jest to pozycja obowiązkowa każdego piwosza. Uważyliśmy go więc i my na naszym Pomorzu. Naprawdę ten tekst, ten cały tekst jest tak, kurka, kontrowersyjny. <grytanie> Uważyliśmy go więc i my u nas na Pomorzu. Spoko, ale co to znaczy na naszym Pomorzu? Jakim waszym, kurwa? Kolor jasnobursztynowy. Słodowa podstawa z owocową nutą. Podawać, podawać w temperaturze 10-12. Górna fermentacja. Eee, piwo jasne górnej fermentacji. Niefiltrowane. Chmielone na zimno pasteryzowane, styl IPA, składniki: woda z własnych ujęć głębinowych, słody pale ale oraz jasny typu Pilznyńskiego, Chmiele: Cascade, Chinook, Strata, drożdże górnej fermentacji z własnej propagacji, ekstrakt 14.5, alkohol 5.8. Czyli można powiedzieć bardziej taka session ipka, no bo taka prawdziwa ipka to powinna mieć tam 16. No ale dobra. Nie czepiajmy się. Zobaczymy czy jest tak czerwone jak Sugeruje opakowanie, bo może wcale, że nie. No właśnie. Wcale, że nie. Wcale, że nie jest takie czerwone. Jest jasne, leciutko zmętnione, świetliste. Aczkolwiek nie jest to hazy ipka, tak? To znaczy, to, to, to jest leciutkie zamglenie, raczej jest klarowne. Drobno-pęcherzykowa, e, śnieżno-biała e, piana. No wygląda. No nie wygląda jak aipa, czego oczekiwałem po opakowaniu. Mm, no pięknie pachnie. Mm. Owoce tropikalne, yy, może trochę grapefruit. No nie wiem. Trudno tak. Nie, grejpfrut chyba nie. Grejpfrut chyba nie. Bardziej chyba takie biało-żółte nuty, czyli coś tak między litchi a jakimś tam mango. No dobra, spróbujmy. Strasznie dziwna nuta słodowa. Taka. Chciałem powiedzieć przypalona, ale nie. Ona jest taka przypieczona. Ale przypieczona bez grama słodyczy, bez grama karmelu, tylko po prostu przypieczone. Jakbyście na przykład zrobili sobie grzankę z białej bułki. Ona jakby się wysuszyła, wysuszyła ta bułka. Nie byłaby spalona. Nie byłoby, o, nie byłoby tam reakc efektów reakcji majlarda, czyli nut melanoidynowych, tylko po prostu. O, yy, suchary. Suchary, takie wiecie, yy, no suchary, nie? Nie grzanki, nie jakieś tam tosty, nie opiekane, nie ten, tylko suchary. Piwo jest dość wytrawne. O dziwo. Wbrew tej czerwonej barwie, która sugeruje jakieś takie pełne, słodowe i tak dalej, nie. Piwo jest dość wytrawne. Jest dziwne. Jest dziwne. Jak na dzisiejsze standardy tych Hazy Ipek, to jest naprawdę wytrawnie. Goryczka jest średnia i to taka. wysuszająca wysuszająca na języku taka ona nie jest zalegająca, ale jest taka wysuszająca. Nie jest to West Coast, nie jest to hazy IPA, nie jest to IPA. Jest to coś pomiędzy. Znaczy najmniej najmniej IPA. Z IPA to się właściwie w ogóle nie kojarzy. To jest coś między Ja wiem. West Coast z niższą goryczką? Session West Coast z niższą goryczką? No nie wiem, ale... To piwo jest dziwne. Jak na West Coast jest za mało zdecydowane. Jak na Hazy ipkę, jest za mało słodkie i za mało chmielowe. O! Wiem jak to smakuje. To smakuje jak taki India Pale Lager. Czyli jest dość czyste. No powiedzmy Cold Ipa, nie? Tak, na Cold IPA to bym, to bym się zgodził, nie? Czyli jest dość, ist, y, dość y, czyste, dość wytrawne. Ale nie jest to West Coast. Mm. No powiem tak. Jest ok, ale szału nie ma. Szału, szału, niestety nie ma. Paradoksalnie, wiem, że to trochę zabrzmi jak, yy, jak herezja, ale ono jest za mało słodkie. Za mało słodkie i za mało gorzkie. Jakby podbić i słodycz, i goryczkę, czyli zrobi to rzeczywiście szesnastkę, do, i, i, i troszkę więcej y, na goryczkę, to myślę, że to mogłoby być niezłe. Natomiast tutaj to jest... nie wiadomo do końca co i jest dziwnie. Nie można powiedzieć, o kurka, budżetowa ipka, bierzcie, na, y, y, z grzewkami, naprawdę będziecie zadowoleni. No, no nie. No nie, jest, brakuje jaj w tym piwie. No brakuje. brakuje, no Wszystkiego brakuje, tak? Ono jest takie. Chciałaby, ma boję się, nie? Także, no niestety. I paradoksalnie, zobaczcie, ono ma 5,8, a smakuje, jakby miało kurka 4. Ale nie, że alkohol jest dobrze ukryty, tylko że tak jest mało wyraziste. Nie wiem, czy niedawno degustowana IPA z Edelmeistera nie była bardziej wyrazista. Pewnie nie. Pewnie jakbym porównał side by side, to by się okazało, że ona Edelmeistera miażdży. No ale to kurka... Nie jest trudne zadanie, nie? To znaczy, to jest wyższy ekstrakt, są lepsze chmiele, to jest lepszy browar, który powinien czuć kraft bardziej, tak? Czy nową falę. Mam wrażenie, że Chyba jednak tym piwem nie pokazuje Amber, że czuje nową falę. Piwo jest dziwne. Okej, okay, da się wypić, nie ma problemu, ale jednak spodziewałem się czegoś znacznie lepszego. Wasze zdrowie. No nie pykło, nie pykło. Trzeba nad tym pracować, bo wypadałoby, żeby taki browar jak Amber miał sensowną IP. Tego, jak sami napisali tutaj, wymaga Dziś jest to pozycja obowiązkowa. Każdego, tutaj jest piwosze, ja powiem każdego browaru. IPA dzisiaj jest pozycją obowiązkową, ale to nie spełnia tej funkcji. Ono nie może być flagowym IPA Ambera, bo jest za mało wyraziste. Także, no, wiem, że to, co ja tam, kurwa, wiem, nie? E, co ja tam się wypowiadam, ale z mojego konsumenckiego punktu widzenia to nie jest... Piwo, które może być flagową IPA y, Ambera. Jest za mało wyraziste, za mało w ogóle jest jakieś. I za mało ipowe jest. Za mało goryczki, za mało ciała, za mało chmielu w aromacie. Zbyt nijakie takie. Wasze zdrowie.